Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dookoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to. Jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa. Oto słowo Pańskie. Pod koniec sierpnia miałem taki swój prywatny odpoczynek i pojechałem nad nasze polskie morze. To była jeszcze piękna pogoda pod koniec sierpnia, upał. Jeszcze wakacje, także rodziny całe plażowały. Ja tak sobie odpoczywając zaobserwowałem grupkę dzieci, jak budowały zamek z piasku. No ale wśród nich był taki jeden, co chwilę im tę wieżę rujnował. Ale jak im rujnował tę wieżę z tego piasku, to oni tak cierpliwie budowali, pozostałe dzieci cierpliwie budowały drugi raz tę wieżę. A potem skubany no znowu im to zepsuł, a oni jeszcze to budują. Powtórzyli to kilka razy, no bo on co chwilę im na złość to... Ja tak mówię, właściwie to dobrze, że tak im to psuje, tak sobie pomyślałem. Bo ta wieża jest coraz lepsza, coraz piękniejsza, coraz taka doskonalsza. A w ostatnim czasie, kto uczestniczy w tych mszach świętych codziennie, to słyszy, że Jezus codziennie dokonuje jakiegoś cudu. Codziennie czytany jest fragment Ewangelii, prawie że codziennie o uzdrowieniu. I dlaczego ja o tym mówię, jak to połączyć, co ma jedno do drugiego? Kiedy Jezus uzdrawia, to coś rujnuje. Rujnuje dotychczasowe życie, które według Jezusa nie jest dobre i dlatego dotyka i uzdrawia. Tworzy nową sytuację. Nie ma tego jakoś tak nigdzie w Ewangelii, ale możemy się zastanawiać. Jeżeli był jakiś chory, sparaliżowany, czy na przykład niewidomy, siedział gdzieś przed bramą, siedział nad sadzawką, był żebrakiem, to kiedy Jezus uzdrawia takiego chorego, no to zdrowy już nie będzie żebrał, bo mu nikt nie da. To można sobie tak po ludzku przekalkulować. No to jak zależało mu na tym, żeby mieć coraz więcej pieniędzy, no to opłacało mu się być chorym. Jest tak na przykład u nas w Polsce, że są pewne grupy inwalidzkie, którym przynależą się tym osobom chorym jakieś dotacje, nie? Ja pamiętam taką sytuację, to było w Radecznicy na Zamojszczyźnie. Tam z Lublina czasami jeździłem do sanktuarium świętego Antoniego. No i tak się kiedyś modlę, to był wtorek i było nabożeństwo przez wstawiennictwo świętego Antoniego. I tam czytane są takie intencje. Młody kapłan, neoprezbiter, tak szybko czyta jedną intencję za drugą, jedną za drugą. I nagle słyszę: proszę cię, święty Antoni, o zdrowie dla mojego męża, tylko nie za bardzo, bo mu jeszcze cofną drugą grupę. Czyli coś byłoby zabrane. Nie byłoby dotacji.
I teraz tak często gdzieś w czasie rekolekcji mówi się, wybierz Jezusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela, jako Mesjasza. Wybierz Go. To w naszym duszpasterstwie akademickim rokrocznie jest seminarium odnowy wiary. Też o tym mówiliśmy, ale pamiętam, było to w innym duszpasterstwie, gdzie prowadziłem takie seminarium odnowy wiary. To było na Bujwida u Wawrzynów. I miał być moment właśnie wyznania Jezusa jako swojego Pana i Mesjasza, jako Króla. No i przychodzi młody człowiek i mówi, ja kilka lat temu uczestniczyłem w takich rekolekcjach rozłożonych przez kilka tygodni. Ja też wybrałem Jezusa jako swojego Pana. A później to już była ostra jazda. Co masz na myśli? On mówi, jak wybrałem Jezusa jako swojego Pana, to się wszystko zaczęło w moim życiu sypać. O proszę, opowiedz o tym. No i okazuje się, że Jezus właśnie uzdrawia, ale coś rujnuje. To ktoś po takich rekolekcjach mógłby przyjść z deklaracją reklamacji. To ja tu uczestniczę w rekolekcjach, ja tu przychodzę do duszpasterstwa akademickiego, modlę się, a tutaj wszystko się sypie. Proszę ojca, proszę księdza. No właśnie, zaufaj. To wiedz, że będzie jazda. To wiedz, że będzie ostra jazda. Nie po to, żeby Jezus miał coś zabrać, zabrać szczęście, zabrać sens życia. Nie. Ale po to, żeby właśnie to szczęście i ten sens życia dać. Czyli żebym zobaczył, co jest niedobre w moim życiu. Wczoraj w czasie konferencji o tym zakochaniu, o tym odkochaniu mówiłem właśnie o tym, nie wszyscy słyszeli, tak gdzieś chciałbym to powtórzyć. Ja kiedyś modliłem się o dobrą relację z pewną osobą. I nie spodziewałem się, że Jezus wysłucha moją modlitwę. Wysłuchał. Ale nie tak z dnia na dzień, że wczoraj miałem złą relację z kimś, a dzisiaj nagle dobrą. Nie. W pewnym momencie rozpoczął się proces. I ten proces był bolesny. To nawet w pewnym momencie wolałem, żeby Jezus nie wysłuchał tej prośby, no bo bolało trochę, bolało. Bo Bóg zna nas lepiej niż my sami siebie. Rozpoczął się proces dostrzeżenia w sobie wszystkiego, co jest powodem tej złej relacji, co ja źle robię. To we mnie było dużo egoizmu, to we mnie było dużo zaborczości, to we mnie było dużo oczekiwań, których żądałem, żeby były spełnione. Oskar, modliłeś się? To masz. Zobacz to, stań w prawdzie. Zobacz, jak zawalasz i zacznij to naprawiać. Jezus wysłuchał. A ktoś by mógł powiedzieć, zaczęło się wszystko sypać. Nie. Zaczęło się dopiero budować. W przyjaźniach tak właśnie jest, moi drodzy. Tutaj za mną siedzi ojciec Teofil, ojciec Kamil. Nie tylko chcę teraz podkreślić, że jesteśmy współbraćmi w kapłaństwie, nie tylko to, że jesteśmy współbraćmi w zakonie, w świętym Franciszku, ale my w trzech jesteśmy z jednego roku w seminarium. Tak, razem byliśmy w seminarium. Przez 8 długich lat, przez 8 lat, bo u nas formacja trwa 8 lat, mieszkaliśmy pod jednym dachem. Dzisiaj, słuchajcie, ojciec Teofil, ojciec Kamil i ja, tak jak my sobie spojrzymy w oczy, to już wiemy bez słów, z czego teraz mamy się śmiać. My wiemy wszystko, co który myśli. Ale to nie było tak na początku. My też przechodziliśmy przez pewną górkę naszych relacji. Oni o tym dobrze wiedzą. Ja też to pamiętam. Ale my też o tym dzisiaj rozmawiamy.
jakoś cieszymy się z tego wszystkiego, co się działo. Mówi się potocznie, tak docieraliśmy się. Poznawaliśmy się i modląc się o dobre relacje, o dobrą przyjaźń, daliśmy wolną rękę Jezusowi, żeby w nas działał. I wychodziły te nasze różne paskudztwa. Jeden drugiemu, przyjaciel jest jak lustro. Nigdy bym siebie nie poznał, gdybym był alienem, gdybym żył w samotności. W małżeństwach jest podobnie. Kobieta poznaje siebie dzięki swojemu mężowi. Mężczyzna dzięki swojej żonie. Właściwie to już w narzeczeństwie jest. Tak na marginesie, kiedy po ślubie zaraz mężczyzna wyjedzie, mąż wyjedzie pracować za granicę i nie ma go, prawie cały czas go nie ma, tam wpadnie na święta, na jakiś dłuższy weekend i nie ma go przez pierwsze lata małżeństwa, to coś tracą. I dopiero po iluś latach zaczynają przeżywać to, co mieli przeżyć w pierwszych chwilach swojego małżeństwa. Żeby wychodziło to, co muszą zobaczyć, nad czym muszą pracować, docierać się. Ale w naszych wspólnotach i w naszych duszpasterstwach jest to samo. Na początku to można się cukrzycy nabawić w duszpasterstwie albo w jakiejś wspólnocie. Ja to tak to widzę, jeżeli są nowe osoby, to wszyscy są bardzo, bardzo mili wobec siebie. Tak na przykład w październik, nie? Październik, nowe osoby we wspólnocie, w duszpasterstwie. Może podać ci cukier, osłodzisz sobie, o dziękuję. Listopad. Już nikt nie podaje cukru. Przepraszam, czy mogę cukier? Ależ proszę, proszę, osłódź sobie herbatę. Grudzień. Czy mogę prosić o cukier? Sam sobie idź. I to widać, jak to się wszystko zmienia. I pewne relacje, i pewne to wszystko zaczyna wychodzić. Duchowość zaczyna się w konflikcie. Duchowość zaczyna się w kryzysie. Kilka dni temu słyszeliśmy o cudownym połowie ryb. Nikt by tego cudu nie zauważył, tego cudu obfitości, jeżeli najpierw Szymon nie przeżyłby ogromnego kryzysu pustki, pustej łodzi. Niceśmy nie ułowili. Myślę sobie teraz o wielu świętych, którzy właśnie zaczynali w ten sposób. My dzisiaj o nich mówimy święci. A ci święci zaczynali od kryzysu, tą swoją duchowość, od pytań, od buntu przeciwko Bogu, od czarnych nocy, ciemnych nocy. I będziemy za chwilkę uczestniczyć, moi kochani, w Eucharystii. Każda Eucharystia to jest przeżycie misterium paschalnego, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jezus przychodzi... Syn Boży przychodzi do człowieka, żeby zjednoczyć się z człowiekiem, ze wszystkim, co przeżywamy, aż po śmierć. I kiedy uczestniczymy we mszy świętej, to oczywiście spotykamy się z Jezusem zmartwychwstałym, który żyje, który jest. Ale nie byłoby tego pięknego zwycięstwa, gdyby nie śmierć. Najpierw męka, śmierć i zmartwychwstanie.